Dzień dobry kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale mamy dzisiaj piątek, rozpoczynam sobie tego vloga. Powiem wam, że pogoda ostatnio u nas jest no niezbyt ładna, codziennie mamy mgłę, jest mega wilgoć, ale listopad to jest jedyny miesiąc, którego naprawdę nie lubię. Czekam z utęsknieniem na grudzień i to nie chodzi o vlogmas, ale wiecie, jednak ta pogoda w grudniu jest nieco inna, mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Wypiłam sobie właśnie moje drugie śniadanie i miałam tutaj szpinak z bananem. Teraz czekam już na kuriera, bo mam dostać dzisiaj kilka paczek, także pokażę wam, co zamówiłam. Wiecie, już staram się zamawiać rzeczy na vlogmas, bo wiem, że później tego nie będzie, albo po prostu będą już te rzeczy przebrane, także lepiej zrobić to szybciej. Także co, zapraszam was do oglądania tego vloga i spędzenia czasu z nami. Tutaj już wczoraj przyszła mi paczka, zamówiłam sobie dwie piżamki z myślą o vlogmasie i mamy tutaj przepiękne paski bordowo-różowe. Bardzo ładnie wygląda, są naprawdę te piżamy mega milutkie w dotyku, a tutaj zamówiłam sobie taką czerwoną, myślę, że na ten grudniowy czas, w sumie nie tylko, będzie idealna, ale naprawdę mega fajny materiał. Lubię w takim spać, także nowe piżamki na vlogmas odhaczone. Mnie pani z przesyłką, także od razu sobie otwieramy. Zamówiłam kilka rzeczy z Zary. Dla mnie, dla Oliwiera. Zrobimy sobie jeszcze mierzenie. Mam tutaj pierwszy sweterek, taki trochę oversize. To jest taki golfik, fajnie w dotyku. On ma takie fajne rękawki. Zaraz sobie go przymierzę, więc zobaczymy, jak będzie wyglądał. Następnie mam spódniczko, spodenki w takim szarym kolorze. Myślę, że to z tym będzie naprawdę fajnie wyglądać. Zaraz sobie zobaczymy, co my tutaj mamy. Wziąłam sobie też taką bluzeczkę na długi rękaw, też taki trochę powiedzmy golf. I mam tutaj też kolejną spódniczko, spodenki powiedzmy, tylko nieco inne. Nie wiedziałam, które będą ładniejsze, więc zamówiłam sobie dwie pary. Następnie mam czarne spodnie i jeszcze jedne czarne spodnie. Czarnych spodni zawsze nie za wiele. Tutaj mamy już chyba rzeczy dla Oliwiera, z tego co widzę. I mamy tak bluzę w takim kolorze brudny róż. Następnie zamówiłam koszulkę. Ja zawsze kupuję te basicowe koszulki dla Oliwiera w Zarze, tyle że teraz wzięłam większy rozmiar, także mamy białą, niebieską, czarną, wzięłam też taką w paseczki zieloną, tylko chyba będzie troszkę za duża. Okej, zamówiłam jednak na rozmiar większy niż powinnam, no ale to nic, zobaczymy. Czapkę. Golfik, bardzo ładny swoją drogą i mega milutki. Taki. Spodnie. Wydają się takie duże, ale one są takie oversize. Następne spodnie, takie czarne. Rureczki. I buciki. Strasznie jestem ciekawa tych butów. Nie będą one za duże, jednak mam rozmiar 25 na Oliwiera i one są już na niego takie trochę małe, właśnie z Zary. Tutaj wziąłam 26, ale chyba będą trochę za duże. No nic, później przymierzymy, zobaczymy. A teraz zrobimy sobie małe stylizacje z tych rzeczy, które zamówiłam dla siebie. Mam tutaj moją pierwszą stylizację, próbowałam nagrać to na statywie, ale niestety nie mieszczę się w kadrze, musiałabym bardzo daleko stać i nic nie byłoby widać, także nagram tutaj. Cała stylizacja to Zara oprócz torebki, nawet te kozaki też kupiłam już chyba ze 3 lata temu i bardzo jestem z nich zadowolona, często w nich chodzę, a totalnie nic się z nimi nie stało. Także tak, mamy spódniczko, spodenki. To jest całkiem fajna alternatywa dla wysokich osób, bo powiem wam, że ja spódniczki totalnie nie mogłabym założyć, bo no mam dosyć długie nogi i ciężko mi znaleźć spódniczkę, która by mi tutaj wszystko zasłaniała. No tutaj jak widać wszystko elegancko. Do tego ten golf też naprawdę bardzo ładnie wygląda. Mega podoba mi się ta stylizacja. Wymieniłabym w sumie tutaj tylko
może pasek. Przymierzę sobie jeszcze do tej stylizacji tą drugą spódniczkę. Zobaczymy, jak będzie wyglądać, bo ona jest chyba nieco dłuższa. Mam tutaj małego pomocnika ciekawskiego swoją drogą. Tutaj mam już tą drugą spódniczkę i szczerze mówiąc kolor tamtej podoba mi się bardziej, natomiast jeśli chodzi o tą, to ma fajniejszy krój, bo jest nieco dłuższa i czuję się bardziej komfortowo i nie wiem teraz, którą mam zostawić. Tym razem założyłam szarą marynarkę, która też jest z Zary, w sumie jak większość rzeczy w mojej szafie. Wymieniłam buty na krótsze, dołożyłam szalik, czapkę. Mam tutaj też ten, powiedzmy, mini golf, który zamówiłam w tym zamówieniu i uważam, że bardzo ładnie to wygląda. Tylko teraz mam dylemat, którą spódniczkę zostawić. Wyszliśmy sobie na spacer, w zasadzie to przyjechaliśmy do innego miasta i tak sobie spacerujemy tutaj po parku. Idziemy teraz na plac zabaw, a później na gorącą czekoladę, tak? Tak! Tak! Stoimy tam schodkami. Schodkami? Którymi? O, tam jest zabawa. Tam jest plac zabaw, tak. Kuku! Pszczółką! Zobaczcie tylko, jaka piękna jesień. Pogoda nie jest zbyt piękna, ale typowo jesiennie. Jaka świetna wystawa w salonie optycznym. Uuu, mamusia chodziła do szkoły. Gdzie? Tutaj. A ty byłeś u mamy w brzuszku. Tu? Nie, tu mamy nie ma. Ale tutaj chodziłam do szkoły, wiesz? Przyszliśmy już sobie na gorącą czekoladę. Mamy takie fajne spotkanie dzisiaj, co? Dobre? Chyba pyszne, co? Oli ma tutaj jeszcze bułeczkę z czekoladą, a ja nic nie chciałam. Wygrałeś, tak. Przyjechaliśmy do domu, a tu proszę bardzo, czekają na mnie paczuszki. Zaraz sobie je otworzymy. Zobaczcie tego małego wariata. Sam wyciągnął sobie nóż i otwiera tą paczkę, rozumiecie to? Ty jesteś cała mama, jeśli chodzi o odpakowywanie tych paczek wszystkich, co? Chodź, rozbierzemy. Co tam ciekawego? To już jest coś na święta, wiesz? To są świąteczne rzeczy. Tam? No, sprawdzamy. Oho! Zapakowane dobrze. Mam nadzieję, że nic się nie rozbiło. Już wam pokazuję, co ja tutaj zamówiłam. I mamy tutaj talerze z Homely. Domówiłam sobie dwa, dlatego że jeden mam uszczerbany, drugi ogólnie się rozbił i chciałam dokupić tak, abym miała sześć, czyli mamy dwa talerzyki, które już posiadam. I dokupiłam jeszcze takie miseczki na jakieś płatki, na owsiankę. Myślę, że w tym grudniowym czasie no lepiej będzie z takich zjeść, nawet zupę jakąś. I tych mam już też sześć. Także od razu sobie, w sumie nie będę tego odpakowywać, bo wyniosę to do góry, czyli do mojego pokoju, w którym zbieram sobie wszystkie rzeczy na vlogmas. Także tak, bardzo się cieszę. Wszystko ładnie przyszło zapakowane, nic się nie potłukło, także będziemy mieć piękne talerze. Ogólnie też są takie duże, obiadowe i zastanawiam się nad nimi, bo w sumie jak już mam w tym momencie miseczki na zupę, to może jeszcze domówiłabym sobie właśnie te duże. To jest dobry pomysł. W drugiej paczce miałam dwa płyny z Knajpa, bardzo je lubię i na ogół zamawiam zawsze na Amazonie, bo no jest większy wybór, a po drugie lepiej wychodzą cenowo, także mamy jeszcze dwa płyny. Dzisiaj pewnie wezmę kąpiel w którymś z nich. Idę z tym od razu do góry.
Tutaj mam swój karton, w którym zbieram wszystkie nowe rzeczy na Vlogmas. Mam tutaj te wianuszki, poduszki, dokupiłam sobie też takie skarpety. Tutaj mam też taką ozdobę, którą kupiłam w Teddy. Myślę, że świetnie to będzie wyglądać z tymi ozdobami, co już mam. Kupowałam też w Homely takie, wiecie, lizaki jakby kolorowe, właśnie na takich patykach. I chyba laski cukrowe, z tego co pamiętam, tam były. Także stwierdziłam, że właśnie z tymi kulami będzie to ładnie wyglądać. Dzisiaj robimy próbę samodzielnego spania Olivera u siebie w pokoju, bo na ogół spał u nas, tyle że w osobnym łóżeczku. No ale już przyszedł czas na to, aby go odseparować i zobaczymy, jak to wyjdzie. O proszę, jaki mężulek klimat zrobił. Zrobię sobie jeszcze herbatę zimową i dzisiaj w moich paczkach, których odebraliśmy z paczkomatu, był kolejny syrop, bo jak widzicie, ten już dosyć sporo wypiłam i zamówiłam sobie jeszcze taki specjalny dozownik właśnie tej samej firmy, także teraz będę mogła sobie go tutaj przymocować i łatwiej będzie ten syrop nabierać do tej herbatki. Zróbmy próbę. Wejdzie to w ogóle? Czy muszę to wyciągnąć? Chyba muszę najpierw to wyciągnąć stąd. Tylko jak? Udało się, musiałam jednak nieco mocniej tutaj to włożyć i jest. Fajnie to wygląda. Trzymamy jabłka na balkonie i potrzebuję teraz jedno do herbatki. Gdzie jest jakieś jabłko? O, mam. When we find this over, they'll be gone. The trees will bloom and eyes will... Ale fajnie, że dzisiaj puścili ten film. Jest przerwa na reklamę i stwierdziłam, że do dzisiejszego wieczoru zamówię dla nas pizzę, tylko właśnie się zastanawiam, którą. I tak mam ochotę dzisiaj na hawajską, więc chyba postawię na hawajską. Przyjechała już do nas pizza. Tutaj zawsze do każdego zamówienia dodają takie mini bułeczki z sosem czosnkowym. Swoją drogą bardzo dobre. Ale teraz... zobaczymy, jak ta pizza. Dasz talerzyki? Nie wiem, co mnie naszło na hawajską.